trakcie posiłku. Święty Krzyż do najstarszego sanktuarium w Polsce. Klasztoru misjonarzy Oblatów przybierzeli dzisiaj z kolędą Ewa Farna, Andrzej Piaseczny, Zakopauer, Don Wasyl i Cygańskie Gwiazdy, zespoły pieśni i tańca Śląsk, zespół Kościerzyna i Wilia z Wilna, by opowiedzieć, jak Boże Narodzenie obchodzą Kaszubi, Górale, Romowie, Ślązacy i Polacy na Kresach. Różną gwarą, różnym językiem, ale jednym głosem będziemy śpiewać bliskie naszemu sercu kolędy. Zaśpiewajmy z tymi, którzy przybyli w Góry Świętokrzyskie jako pierwsi. Kto? Górale z Zakopanego. Zakopauer. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dawali swe ukłony w pokorze tego serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Sebastianie, chodź do nas. Wszystkie święta są dla nas szczególne, to pewne, prawda? Pamiętamy każde, ale czy były w swoim życiu jakieś takie szczególnie, które wspominasz jakoś specjalnie? Ja myślę, że najbliższe mojemu sercu są święta, które spędzałem jeszcze z babcią i z dziadkiem. I do nich zawsze wracam z wielkim sentymentem i z taką wielką tęsknotą. Babcia od rana się krzątała po domu i rybę smażyła, robiła zawsze barzuszkami. Uwielbiałem to, co ugotowała.
I zawsze wyznawała taką zasadę, że w Wigilię trzeba być miłym dla siebie nawzajem, ponieważ jaka Wigilia, taki potem tak cały rok. Pora na życzenia, Sebastianie. Czego byś życzył nam wszystkim i sobie? Na szczęście, na zdrowie, na to Boże Narodzenie, co by się wam darzyło, mnożyło wszystko boskie stworzenie. Co byście orali czteroma koniami. Jak nie czteroma, to trzoma. Jak nie trzoma, to dwoma. A jak nie dwoma, to jednym, ale za to porządnym. W każdym kątku po dzieciątku. Na pościeli troje i no co byście ta nie powiedzieli, że to wtore moje. Na szczęście, na zdrowie, na ten nowy rok, co by wam nie wypadł z pieca bok, co by wam nie wypadła z pieca ruła, co by się wam gaździno dobrze czuła. Abyście byli zdrowi i weseli, jako w niebie anieli. Amen. 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 Święta są rodzinne w Polsce, wszyscy spędzamy je razem. Mam nadzieję, że dla Sebastiana znajdzie się tam jakieś miejsce. Oczywiście. Sebastianie, zapraszam na widownię. Wielkie brawa dla Sebastiana, dziękujemy za te wspaniałe życzenia. Teraz kolęda w wykonaniu zespołu, który jest mi szczególnie bliski. Państwo wiedzą, że ja pochodzę z Kaszub, więc Kaszuby mam zawsze w sercu. Zespół pieśni i tańca Kościerzyna. Nie mogę się powstrzymać, zaśpiewam sobie razem z nim. Lechutko drechu, lechutko drechu, do Betlejem nekej. Tam prostym człowie, tam prostym człowie, mały Jezus przebył. Tam aniołowie, tam przy królowie, łęcą pasterze, wierci płyży. Tak jak Jezus zmywy, co tu zmywy, płyną, spłynają mu dare szczerze. Nie jest ma gwersi, nie jest ma gwersi, meka szepści ledze. Na naszej ziemi, niedzę lunaj, niedzę. Jan za Izbytkiem, tam wodze cuka, zawet płycąka i płygorąka. Niedzę ledze, wiemiamy jedzę swe, żeby płyna do Czeszele. Z naszego kraju, z naszego kraju, to w języku kaszubskim łączy się tradycja ze współczesnością. Weronika Korthals i Natalia Schroeder. Panie Kazimierzu, zapraszam do mnie, pogadamy sobie. Dzień dobry.
Jak kaszub z kaszubą. Zdradzimy parę tajemnic, jak to na tych kaszubach jest. No, kaszuby to wiadomo, że jest to naród, który ma bardzo wielkie, bogate tradycje, szczególnie bożonarodzeniowe, a Wigilia to już jest szczególny dzień, gdzie zaczyna on się już od wczesnego popołudnia strojeniem choinki, no i wtedy całe popołudnie chodzą tak zwani przebierańcy, czyli gwiazdka. Jak wejdę do takiego domu, a są piękne dziewczyny, no to wiadomo, że po chwili te dziewczyny wyglądają też jak diabły, bo kominierz oczywiście tą sadzą. No jak taka dziewczyna wymalowana, przecież wtedy musi być wymyta. No i najpierw przy śniegiem. Oczywiście, no to... śniegiem się wymyta, tak, że wychodzi jak, już jak aniołek. Proszę opowiedzieć o tych zwyczajach, że można potem znaleźć swój samochód gdzieś albo jakieś narzędzia daleko w polu. Najpierw w Sylwestra wszyscy, młodzież z całej wioski się zbiera, bierze stare garnki, kotły, chochle i trąbki i co tylko się da, i baty, i strzelby. Idziemy przeganiać stary rok. Z największym hukiem, żeby go wygonić, żeby to wszystko, co było złe, stare, już zginęło, bo przychodzi nowe. A już po północy dopiero, wtedy robi się psoty. Czyli wyjmuje się wszystkie furtki, bramy, wozy, sanie, cokolwiek się da, w ten najgłębszy śnieg to się pcha, żeby oczywiście są, żeby ten właściciel tego nie znalazł. Niekiedy się zdarzy, że dopiero jak śniegi zginą, wtedy się znajdują tam brony, nie brony, łańcuch oczywiście. Ale to świadczy o sympatii, prawda? Komu większą psotę zrobimy, ten jest bardziej lubiany. Oczywiście, a dawniej chałupy były mniejsze, niższe, była zawsze drabina. To ja pamiętam jeszcze, jak też schodziłem, to myśmy wóz rozszczepili, tak nie za duży, po drabinie myśmy dyszlą wsadzili go w komin. Jeszcze mu w komin. Tak, w komin. Tak. I wtedy dopiero ten gospodarz ma robotę, żeby go wyjąć, nie? Panie Kazimierzu, czas na życzenia w takim razie, po kaszubsku, powiedzmy, no to zobaczymy, może, czy zrozumieją. To może na stojąco, oczywiście, na stojąco. Od wszystkich wolnych kaszubów, z leżętych głodów, niech płynu rzecz weźmy w nim dni, byle wszyscy radosni, żeby wystały wszyscy warę, kłótnie, bo są byle jedno wielgotu. A nowy narodzony decyna Boże, niech nam błogosławi, bo nas jota mospądzale w karnie grona rodzinnych głę, a nowy rok był szczęśliwszy i bogatszy dla wszystkich. Przetłumaczę troszkę. Najważniejsze dla kaszubów, żebyśmy skończyli ze wszelkimi sporami, pogodzili się w te święta i żeby cała Wigilia była spędzona w gronie rodziny. I co najważniejsze, żeby przyszły rok był szczęśliwy i zdrowy. Jeszcze detków powinno być wiele w tasie. Panie Kazimierzu, zapraszamy na widownię. Specjalni goście teraz. Zamieszkali na polskiej ziemi przed wiekami. Dziś wiemy, że muzykę mają we krwi. Co zagrają dla Jezuska w Betlejem? Don Wasyl, Gianni, Liza i gwiazdy cygańskiej piosenki.
Chodźcie do nas. Chodźcie. Witam serdecznie. Chodźcie, siadajcie. Don Wasyl, twój syn Gianni i Marjanna. Duże brawa, piękna kolęda. Dziękujemy. Jak to z tymi wigiliami jest u was? Rzeczywiście tyle osób potrafi być na Wigilii? Tak, dlatego że święta, jak robimy, czy w ogóle jakieś uroczystości, to zbieramy się w jak największym gronie. Na przykład różnicą taką jak u Polaków jest tak, że najbliższa rodzina się zbiera na święta. Tak. A u nas, u Romów, to zbierają się wszyscy i nawet nieznajomi. Wiem, że nie tylko składa się życzenia, ale również się przeprasza. Tak. U nas w towarzystwie nie może młodszy wypić kieliszek, jeżeli przyjdzie do niego kolejka, nie całując w rękę starszych, kobiety i mężczyzn. I nie składając życzenia, przeprosić Pana Boga, podziękować przede wszystkim Panu Bogu, starszyźnie, rodzicom za to, że doczekaliśmy tą uroczystość i wtedy życzenia składa i wierszuje i wtedy wypije i do następnego. Są też jakieś przesądy. Do twojej babci coś usłyszałem, że ona pewnego przesądu nie dotrzymała. Jak to było? Jak to było? Zgadza się. Jest taki przesąd, że nie możemy my, Romowie, pracować w święta. Mama cioci Czarnuli opowiadała nam, że pewnego razu postanowiła przyszyć guzik w Wigilię, mimo przestrzeżeń. Nie wolno. Tak się ukuła niefortunnie w palec, że do końca życia miała skrzywiony. Także... Gianni, czy zdarzają się na Wigilii Romskiej jakieś puste miejsca przy stole? Znaczy, u nas zdarzają się puste miejsca przy stole, ale to dlatego, że nie zostawiamy jednego miejsca dla gościa, tylko zostawiamy tych miejsc ze 20, powiedzmy. Jeżeli przyjdzie 15, to dalej 5 miejsc zostaje. U nas narzeka się, że jest na przykład zimno, że mróz, że ośnieżone chodniki, że się przewracamy, a na przykład w Kanadzie, posłuchajcie, co robią Inuici, Eskimoci z Kanady. Wędrują na pasterkę nieraz kilka dni do kościoła, którym jest wielkie iglo oświęcone lampami z foczym tłuszczem. Wychodzą w Wigilię na pasterkę, wracają do domu po świętach. Czas na życzenia. Poprosimy o życzenia w języku romskim. Megde vorora, kumel sare bibach ciende. Kajamer tradycji teriki raz. Kajda terne bute dyrte den szacunko, ja mare Roma gimnaskie, ja mare sire romeskie i sare manusięgie. Niech nasze piosenki i nasza muzyka będzie w waszych sercach i niech Bóg zawsze wam pomaga. Dziękujemy. Chodźcie z nami widownie. Czy znajdzie się miejsce? Zapraszamy. Dziękuję pięknie. Przed nami raz kolejny uroczy, powiedziałbym, gość, Polka Czeszka Ewa Farda. Dzień dobry. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Witaj Jezu ukochany, o
Ewo, zapraszam cię do mnie. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa. Ale rozśpiewałaś naszą publiczność. Powitajmy maleńkiego i Marię Matkę Jego. Powitajmy maleńkiego i Marię Matkę Jego. Brawo, Ewo, zobacz. Jak ci się podoba tutaj w Świętokrzyskim? Przepięknie, przepięknie. Co najbardziej lubisz z takich rzeczy, które mama tam przygotowuje na Wigilię? Kapusta. Kapusta? Kapusta z chlebem, tak. To fajne, nie? Tak skromnie, ale... Czy był jakiś specjalny taki prezent, który kiedyś się przydarzył? Bo coś takiego słyszałem, że u ciebie było kiedyś. Było 5 lat temu czy 4 lata temu. Mama zawsze tam kupuje prezenty, bo już nie wierzę, że Jezusek kupuje. No i zdarzyło się tak, że trochę mniej prezentów było pod choinką. Pytam, mamo, ty jakoś nie kupiłaś? I widzę, że pod choinką moja mała siostra leży, taka ubrana jak Mikołaj. I mama mówi, wiesz co, no nie było czasu, bo akurat rodziłam, to tak jedna, mój prezent to takie nasze dziecko. No. Czyli najlepszy prezent to moja siostra. O jakim prezencie ty byś sobie marzyła? Czy o jakim marzyłaś, będąc dzieckiem? Jest tak, że dla mnie to jest taki, że myślę, szczyt jakby takiego rozpieszczenia, że człowiek nie wie, co chce sobie życzyć. I mnie jest tak bardzo niemiło przychodzić do swoich rodziców i mówić, wiesz co, nie wiem, czego chcę właściwie. No tak. Ja chciałabym być zdrowa, chciałabym, żeby moja rodzina była zadowolona, żeby byliśmy szczęśliwi, żeby ciągle ta moja rodzina była taka pełnowartościowa. To najważniejsze. W sumie. Rodzina najważniejsza. Czas na życzenia. Życzenia. To ja może tak po śląsku tam z naszą gwarą bym życzyła wszystkiego najlepszego. Głównie zdrowia, radości, miłości, super atmosfery rodzinnej, a oczywiście pięknego nowego roku, ale głównie nie zapomnijcie na to, czym się świętuje prawie święta Bożego Narodzenia. Pięknych świąt. Dziękujemy pięknie, Ewo. Dziękuję. Zapraszamy cię na widownię i śpiewaj dla nas jak najdłużej. To nie koniec kolędowania tutaj na Świętym Krzyżu. Był Śląsk Cieszyński, a teraz cały Śląsk w komplecie. Zespół pieśni i tańca Śląsk. Thank you.
Tak właśnie ziemia świętokrzyska dziękuję Śląskowi. O, chodźcie do mnie. Zapraszam przedstawicieli zespołu Śląsk. Izabela Migocz i Marian Chrobok. Siadajcie. Słyszałem, że nie wszystkie potrawy na wigilijnym stole smakują każdemu. Są takie, które nie każdy lubi. No tak, muszę powiedzieć Państwu, jak mi to jeszcze mój opa go dali, co to było za pierwia, to była taka żadna potrawa, co się nazywa siemionka. Siemionka. Siemionka, a była to taka bria z siemienia lnianego, a w Wiliju wszystkie dzieci musiały to jeść, a pić. Teraz jeszcze została nam sprawa prezentów. Kto te prezenty roznosi? Czy Mikołaj, no, czy na ktoś... Śląsku zdecydowanie prezenty przynosi dzieciątko i każde dziecko przy stole to już siedzi. Oczywiście ta kolacja wigilijna musi zjeść, bo taka jest tradycja, ale już nogami przebierał pod tym stołem, kiedy to dzieciątko mu tam coś przyniesie. No i też nie ma, to zwróciłem uwagę, nie ma wolnego miejsca przy stole, ani dodatkowego talerza dla nieznajomego, ponieważ... No jest taka, już od wieków panuje tradycja, można powiedzieć w tym czasie, w naszych współczesnych czasach troszeczkę już to odeszło na bok i tak nie stosujemy, ale przekazy mówią, że na Śląsku w dzień Wigilii nikt nie wychodzi z domu. Wszyscy pozostają w gronie rodziny i domowników w domu, stąd też nie ma dodatkowego nakrycia na stołach wigilijnych, ponieważ nikt nie spodziewa się niespodziewanych gości. Tak. No tak. Czas na życzenia, po śląsku koniecznie. Chcę wam powinszować wesołych świąt, wiele radości i błogosławieństwa Bożego, bogatych podarków od dzieciątka i pełne tytki bombonów i różnych cudów. Pamiętajcie też przez te święta o waszych ujkach, ciotkach i starzikach. Idźcie też do kościoła pożykać i pokłonić się dzieciątku. Życzymy wam dużo zdrowia i radości na ten nowy rok. Dziękujemy pięknie wam. Siadajcie z nami, wspólnie zaśpiewamy jeszcze kolędy. Teraz kolejny artysta, który na pewno będzie się czuł tutaj jak u siebie w domu. Dlaczego? Bo mieszka tu, w Górach Świętokrzyskich. Andrzej Piaseczny. Andrzeju, zapraszam cię do mnie.
zaśpiewać. Pięknie zaśpiewałaś. Ciekawi mnie, Andrzeju, czy ty bardziej lubisz ubierać choinkę, czy rozbierać? Najbardziej z atmosfery świątecznej lubię dawać prezenty. O. I to jest odpowiedź dyplomatyczna. Ale uczciwie mówiąc, w moim domu od pewnego czasu, może nie wypada mówić tego w tym miejscu, ale narodziła się nowa świecka tradycja ubierania choinki powiązanej z imprezą towarzyską. Rewelacja. Bardzo miło polecam wszystkim. Taki przedśpiew do emocji związanych ze świętami. Jak to technicznie? No mów, co trzeba. Ja nie mogę więcej powiedzieć, bo opłatek impreza płynie. Towarzyska, więc... Czyli jak na normalnej imprezie, tylko że jest choinka i ubieracie ją. Ale wszyscy ubierają choinkę. Wszyscy. To nie jest tak, że choinka jest już ubrana i zapraszam gości i wtedy, no powiedzmy, gotujemy i popijamy wodą mineralną. Czy ty od zawsze mieszkasz tutaj w ziemi świętokrzyskiej? Od zawsze, prawda? Nie. A, czy jesteś przybysz? Ale może w dwójnasób kocham tę ziemię w związku z tym. Zakochałeś się. Zakochałem się absolutnie. Należę do grupy ludności napływowej. No ale przecież najważniejsze jest to, żeby podążać za swoją miłością, prawda? Za miłością. Zdecydowanie za miłością. Miałeś jakiś taki prezent, o którym marzyłeś? Twój wymarzony prezent? Wymarzony, może... Pod choinkę. Może taki, który najbardziej pamiętam, który będzie najbardziej na miejscu. Otóż muszę powiedzieć, że dawno, dawno temu, w latach 70., wtedy, kiedy no niewiele można było tak naprawdę atrakcyjnych rzeczy znaleźć pod choinką, prócz skarpet, pończoch, ja dostałem pewnego razu, zdaje się, że jakaś ciocia z Ameryki przysłała mojej mamie, piękny taki mały samochód na baterię, czerwony Mercedes, który sam odbijał się od ściany i podążał w różnych kierunkach. Od tamtego czasu ciągle marzę, żeby dostać pod choinkę samochód, ale jeszcze nikt niestety mi go nie sprezentował. Andrzeju, czas na życzenia. Mercedes i co jeszcze? Dużo miłości, bo kiedy serce jest rozradowane, to wszystko jest piękniejsze. I wtedy łatwiej nam znosić nasze niepowodzenia, trudności, które, no jakbyśmy chcieli, jednak czasem nam się zdarzają, spotykają nas, a więc życzę Państwu nieustającej miłości i rozedrganego serca. Na cały rok i przyszłe lata. Wesołych świąt. Andrzej Piaseczny, zakochany w ziemi świętokrzyskiej. Andrzeju, dołącz do naszego chóru. Przybili z daleka, ale mam nadzieję, że podwitamy ich gorąco. Polski artystyczny zespół pieśni i tańca Wilia z Wilna.
Zapraszam panią Agnieszkę do mnie. Tak mi się błogo na sercu zrobiło. No rzeczywiście, witam państwa bardzo serdecznie i serdeczne pozdrowienia przesyłam z Wilna. Agnieszka Skinder opowie nam troszkę, jak to się spędza święta na Kresach. Może zacznijmy od naszego stołu wigilijnego. Oczywiście 12 potraw postnych, jak to przystoi, no różne ryby, oczywiście bez mięsa, śledzie, pierożki, najczęściej pierożki, oczywiście ja lubię pierożki. A do pierożków, tak po wileńskiej tradycji, jest wkładane jakieś kopijeczka, jak to jeszcze ma za dawnych czasów. Jeden taki ma być szczęśliwy pierożek, czyli ten człowiek, który znajdzie ten pierożek, to przyszły rok będzie jego pomyślny, suty, no i on będzie najszczęśliwszy z tego wszystkiego stolu. Oczywiście taka podstawowa wileńska potrawa to są śliżyki. Śliżyki. A propos, przywieźliśmy dla państwa, nasza Renata, kierowniku, częstuje śliżykami. Śnieżyki. Tak. To ja chętnie posmakuję. To są takie mączne, małe kuleczki. No i najczęściej w wileńskich domach są one podawane z tak zwaną podsytą. To jest woda z makiem i z miodem. No a wiadomo, że jednak maku no nie trzeba za dużo używać. Przede wszystkim na święta Bożego Narodzenia gość powinien być syty, zadowolony i szczęśliwy. To jest oczywiście podstawa tych świąt. Nie to, co jest na stole, a to, co jest w sercach, prawda? To, co w sercu. Najważniejsze. Jest taka jedna sprawa, którą chciałem zadać. Podobno w tych czasach komunistycznych formalnie nie rodziły się dzieci jednego dnia. 24 w Wigilię nie było żadnych dzieci formalnie. No, rzeczywiście był to okres, kiedy śpiewaliśmy półgłosem kolędy, prawda? O, nie wolno było, prawda? No, nie wolno było, kiedy oplatkiem dzieliliśmy się również po cichu. I rzeczywiście zdarzały się takie wypadki, że jeśli się dziecko urodziło 24 grudnia, to zapisywali go na późniejszą datę, no bo rodzice bali się świętować, obchodzić w tym dniu, że w przyszłości być może, bo czasami to bywało za jakieś będą kłopoty. No ale teraz oczywiście jest w każdym polskim domu, w każdej polskiej szkole, w każdej polskiej organizacji oplatek, kolęda, a ta taka najbardziej śpiewana w polskich wileńskich domach to jest Wśród nocnej ciszy. Wśród nocnej ciszy. Czekamy na życzenia w takim razie. No oczywiście przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia z Wilna dla wszystkich rodaków, dla wszystkich Polaków rozsianych po całym świecie. Czy jesteś nasz ziomku w Olsztynie, czy w Gdańsku, w Warszawie, czy Krakowie, a być może w Kielcach, życzymy ci, by przyświecała ci gwiazdka betlejemska, by ci był ten rok szczęśliwy, zdrowy, pogodny i życzymy jak najwięcej miłości. Dziękujemy za te piękne życzenia. Agnieszko, może razem ze mną zaprosimy wszystkich artystów na scenę. Chodźcie do nas. Zapraszamy. Poprosimy was wszystkich na scenę. Zapraszam także gospodarza klasztoru ojca superiora Zygfryda Wiechę oraz gospodarza tej ziemi, marszałka województwa świętokrzyskiego, pana Adama Jarubasa. Ojcze, prosimy o krótkie słowo. Narodziny Syna Bożego to dar życia. Pielęgnujmy to życie. Każdy zabierze cząstkę do swojego domu. To pełnia radości, którą wy zawieziecie do swoich domów, a my tutaj na świętokrzyskiej ziemi będziemy pielęgnować, będziemy tym żyć i wciąż będziemy pomnażać tę radość, która bije z serca świętokrzyskiej ziemi. Szczęść Boże! Szanowni Państwo, w dniu Bożego Narodzenia rodzi się nadzieja w lepszego człowieka. Tego w nas, tego obok i tego naprzeciw. Życzę Państwu stąd, z serca Ziemi Świętokrzyskiej, abyśmy nie tylko w tym dniu byli dla siebie lepsi. Dla nas samych, dla naszych małych ojczyzn, dla naszej wielkiej ojczyzny Polski. Zaśpiewajmy z całego serca, z całą mocą Bóg się rodzi. Nie wiem, jak to jest.
stało i mieszkało między nami. Skarbcowy okryty chwałą, świętymi królami nami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz nie? Niech się darzy wszystkim Polakom i całej naszej ojczyźnie. Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, czas, który spędzamy w gronie najbliższych i czas, w którym zapominamy o troskach dnia codziennego. I tego właśnie życzymy Państwu w imieniu swoim i całego zespołu programu Polacy Tu i Tam. Wigilia i Boże Narodzenie zawsze czarują rodzinną atmosferę.